Cześć, witajcie. Z tej strony Juken, a przed wami 10 odcinek z Farming Simulatora 22. Moi drodzy, co tu mogę powiedzieć? Chyba jedno wielkie jakie zaskoczenie ogromne. Przyspieszyłem, słuchajcie, czas. No, zdążyłem ściąć, żebym was nie skłamał. Dosłownie z 5, może 8 drzew. Więcej na pewno nie. No i tak mnie tknęło. I zobaczcie. W tartaku desek jest tyle wyprodukowanych, że nie ma miejsca. No oczywiście drewno możemy jak najbardziej tam upłynnić, więc, ale to i tak nic nie zmieni, bo nie będzie gdzie przechowywać desek. Natomiast również ten sam problem jest z meblami, widzowie. Mebli mamy tyle, że trzeba je szybko, dosłownie w biegusiem odebrać od cieśli. Także zaczynamy ten odcinek od tego. Miałem to robić pośrednio, ale jak widać czas leci tak szybko, że no cóż zrobić? Może powinienem ten czas na chwilę zwolnić, ale w nocy nie będę tego robić. Moi drodzy, co potrzebujemy do tego? Jeżeli będzie trzeba, to nawet wezmę kredyt, bo to naprawdę będzie opłacalne. Pierwsza rzecz, jaką muszę kupić, to jest pojazd. Mimo że mamy mana, to ten man, którego chcę kupić, będzie stał po prostu pod cieślą i tylko będzie służył do tego. On nie musi być jakiś super, aczkolwiek sobie zobaczmy, jak to z koniami mechanicznymi wygląda. Tu jest 500, no właściwie mają tyle samo koni mechanicznych, zasadniczo się nie różnią, no tu jest więcej ton, może dla bezpieczeństwa, a jak wygląda z białym manem, 500 koni? Zasadniczo te many się od siebie nie różnią. Maka, nie chciałbym, to taka typowa amerykańska ciężarówka, bardziej chciałbym polski klimat. Dobrze, słuchajcie, weźmy ten droższy, będzie nas na pewno... kredyt. O, niech będzie jakiś kolorystycznie może fajny. No straż pożarna to nie. Niech będzie sobie pomarańczowy. A co? Tutaj nie widzę jakiejś różnicy. A, to są konie mechaniczne. Dobra, no to weźmy najmocniejsze konie mechaniczne, jakie można. Opony niech będą takie zwykłe bym dał, bo to ten nie ma jeździć po terenach. On ma tylko wozić po prostu. O! No nie, no słuchajcie, nie wiem, czy tak aż byśmy, nie wiem, czy tak byśmy, widzowie, szaleli, bo generalnie nam tutaj żadne bariery nie są potrzebne, a zawsze możemy sobie je dokupić. Tu jest jeszcze zaczep transportowy, może niech będzie 200 tysięcy kup. Okej, zostało nam 20 tysięcy, więc to już jest więcej jak pewne, widzowie, że my musimy udać się do banku. Musimy udać się do banku, wziąć kredyt. Najwyżej będziemy, słuchajcie, spłacać. Bo jak widzicie, tu wszędzie same zera, no bo za dużo nie robiliśmy. Wezmę, nie wiem, ile mogę wziąć kredytu. Najwyżej się spłaci to po prostu. Z 300 tysięcy może, równej kwoty. Ok. Jeszcze raz sklep. I co my tym razem kupujemy? Kochani moi drodzy, kupię lawetę. Bo na tej lawecie się fajnie po prostu wozi. Wydaje mi się ona całkiem spoko do wożenia tych mebli. Raczej bym nie szedł w jakieś podwójne przyczepy, szczególnie, że to są rolnicze, więc nie. To było gdzieś indziej, poczekajcie. To było może w innych, w różnych na pewno nie. Kurczę, o, lawety, tu. Lawety. I kupimy sobie tą chyba największą. Lawetę ona 8 ton weźmie. Jest 7. No nie, no weźmy tą największą lawetę. Ja ją już, słuchajcie, sobie... Nie, wstecz. Ja ją już oczywiście wtedy korzystałem z niej, bo miałem ją wypożyczoną. Czy jakiś wzór nas interesuje? Niech będzie tak, bo do wózka widłowego się przyda. Cena do 200 euro niech będzie. Kup. Tak jest. No i ostatnia rzecz. Co jest? Drugi raz nie chcę kupować tej samej lawety. Powiem wam tak. Tylko nie wiem, gdzie to tutaj było. Chyba tutaj. Albo ładowarkę bym kupił. Tylko ta ładowarka coś mi nie trybiła, bo ona była... Kurczę, za lekka. Tak jak nie była najgorsza, tak była za lekka. Więc nie wiem, czy po prostu nie kupimy wózka widłowego i po sprawie. My tu nie potrzebujemy nie wiadomo czego.
Który jest solidniejszy? 4, 1 tony, 8 ton. No, no to już weźmy ten do, na wytrzymałość 8 ton. Tam już pal licho te. No i żadnych tutaj nie mamy możliwości ustawienia. Dobra, 3 rzeczy były nam potrzebne. Więcej nic nie potrzebujemy do tego celu. I zobaczcie, widzowie, co zrobimy w tej sytuacji. Idziemy do sklepu. Tyk. Gdzie jest ten sklep? Tu jest sklep. Odwiedź. I zobaczcie, moi drodzy. Mamy Manika, którym będziemy wieźli te wszystkie rzeczy. Czyli te nasze fajne, bajeranckie 800 koni niech ma, no żeby, wiecie, mógł już tam... Wiem, że dopłaciłem, ale uwierzcie mi, to już... Ja nie chcę co chwilę zmieniać tych aut. Generalnie, no mam jeszcze, na, jak widzicie, na... Aha, czekajcie, źle zrobiłem. Rozłóż pojazd niskopodwoziowy, to jest to. I zobaczcie, w tym momencie my sobie zapakujemy wózek widłowy. Od razu na lawetę. Wózek widłowy sobie od razu, widzowie, na lawetę zapakujemy i... Jakoś tak dziwnie tu jest coś. A, bo to się nie rozłożyło, łejej. Widzowie, jaki jestem szkodnik, słuchajcie, patrzcie, to trzeba wsiąść. Jeszcze raz, zamknąć, to się nie zdążyło rozłożyć. Ja już z pojazdu wysiadłem. Widzicie, teraz się dopiero rozłożyło. No. Tylko ten wózek jest mylący, bo on w ogóle nie... On jest chyba na... O, to jest elektryczny wózek, widzowie. Elektryczny wózek jest bardzo mylący, bo jest taki cichy. No, no i my go sobie na lawecie, słuchajcie, przewieziemy od razu i to będzie... Te rzeczy będą stały tam pod Cieślą. Słuchajcie, te rzeczy będą stały pod Cieślą. Jakby w każdej chwili będziemy mogli się tam no, transportować, więc nie będzie problemu. No i pasy miały być. To było chyba L. Światła i lecimy, widzowie. Lecimy przed siebie, tylko teraz tak, jak się do tego Cieśli jechało ze sklepu. Kurczę, musiałbym się wspomóc mapą. Jesteśmy pod sklepem i jakbyśmy tędy... Tu jest Cieśla? Tu jest Cieśla. No dobra, czyli w następną w lewo przy piekarni. Tak będzie najszybciej. Zaparkujemy sobie tam Manika, załadujemy palety z meblami, które oczywiście zawieziemy do marketu. I zobaczycie, widzowie, ile na tym zarobimy. No i szybko będzie trzeba oczywiście później to drewno... Szybko będzie trzeba to drewno później oczywiście jeszcze dostarczyć do tartaku i taki będzie proces naszej produkcji, także jak widzicie zaczyna się robić ciekawie, no bo będzie przy przyspieszonym czasie, jakby generalnie nie wiem po co ten czas jest w tej chwili przyspieszony, bo to mi nic nie daje. Może nawet wiecie co, bo jakby na tym etapie, gdzie mamy wszędzie wszystko przepełnione, to naprawdę, niech będzie sobie nawet czas rzeczywisty. Tu nie ma kompletnie żadnego zastosowania. Inaczej. I pewnie was to dziwi, że nabrałem takiego no, konkretnego kredytu. Oczywiście, moi drodzy, nabrałem bardzo konkretny kredyt. Natomiast uwierzcie mi, że ten kredyt, ta ciężarówka się zwróci za pierwszym kursem. Takie mam przypuszczenie. Także... To jest Cieśla. To moje? Chyba moje. Jest to, żeby się później nie martwić, to już wolę sobie zaparkować. Mogłem tam chyba objechać dookoła. Zobaczcie, też taka fajna, długa naczepa. Fajna, słuchajcie, długa naczepa. Oczywiście nie mówię, żeby on... To ma niestety wadę taką, że jak no nie jesteś w stanie jej zmieścić w tym... A.
właśnie. Dobra, tutaj możemy, to jest man porządny do zadań specjalnych z grubymi kołami, może po trawie pojechać. To nie Eurotrack, widzowie, to nie Eurotrack. To jest Farming Simulator, tutaj jeździmy po trawach, po polach, po łąkach. Także naprawdę, aż jestem podekscytowany, bo powiem wam szczerze, no nie, jakby skończyłem nagrywać odcinek dla was, widzowie. Minęło raptem pół godziny czasu realnego na tym przyspieszonym czasie i już nagrywam dla was kolejny odcinek, żeby wam to pokazać, jak te meble wieziemy, a jakby nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Dobra, tak sobie możemy tutaj być zaparkowani. Myślę, że tak będzie spoko, może trochę do przodu minimalnie, żeby ten wózek mógł tam zawrócić. Dobrze. Dajcie, troszkę sobie podjedziemy tu bardziej. Znając życie, potem nie będę mógł wózkiem się obrócić. Dobra, coś koło tego. Teraz tak, oczywiście tutaj... oczywiście pasy i otworzenie pojazdu, natomiast z tego co pamiętam, widzowie, to tutaj też można, tutaj jest chyba automatyczny autoload, co akurat jakby mi, no tam bez różnicy, nie, no bo widzicie, że mi to, słuchajcie, kompletnie bez różnicy, bo bym te palety sobie zapakował na... Tylko to jest wózek, kurde. Bo ten wózek w ogóle nie... Aha, dobra, okej. Ja się dziwię, czemu on mi jechać nie chce. Bo wózek jest, słuchajcie, elektryczny. I on w ogóle nie gada. Jakoś dziwnie ten wózek jeździ, kurde. Te koła tak jakoś... Dobra, spróbujemy. Może nie spadnę. Dobra, to możemy od razu już zamknąć, bo nie załadujemy. Chyba działa to wszystko tak, jak działało tam. Góra, dół. To tam jest ok. A czy tu można? Aha, można. No to może trochę wężej damy. Zobaczymy. To bieganie mnie tutaj bawi, nie? Tylko nie wiem, czy tutaj autoloada... Tryb bale wyłączony. Balu nie potrzebujemy. Tylko pełne. Aha, że palety. Dobra, czyli to się samo... Strona rozładunku, to tam akurat nie ma znaczenia. Dobra. Wszystko mamy. No to zobaczcie. I te palety będą nam co chwilę tutaj przybywały. Ja na początku miałem taki problem, bo przyjeżdżam pod tego cieśle. Mówię, kurde, no. I gdzie te meble odebrać, nie? A to jeżeli macie... zawsze będzie stało, jak odbierzecie, to po prostu wam wyda. To znaczy chyba, że nie wiem. Znaczy to jest, znaczy, o widzicie, oni te palety tutaj wrzucają, bo one się nie... Kurde, ten wózek jeździ gorzej niż ta ładowarka. Ta ładowarka mi się bardziej podobała, ale łatwiej się nią jeździło, ale... Odwrotnie kółka, muszę się nauczyć. Tylko wiecie, problem jest taki, że... Dobra, pewnie się nauczę. Problem jest taki, że ładowarka ma ten minus, że ona niestety była... Ta paleta była za ciężka dla niej i przeważało z paletą. Tylko tutaj te kółka jakoś dziwnie w tym wózku działają. Muszę się nauczyć, bo zupełnie odwrotnie, słuchajcie, kółka działają. Zupełnie odwrotnie. No ale nic, trzeba się nauczyć. Nie narzekamy. Zobaczymy, co będzie, jak się paletę weźmie. Mam nadzieję, że nie będzie przeciążona. Kurde. Można by jeszcze wężej to ustawić, moim zdaniem. No, tak na styk. Cyk. I będzie nam z wózka zabierało, widzowie, tutaj na ciężarówkę. Także to już nie ma znaczenia, w którym miejscu. Zobaczcie, podjeżdżacie, cyk. I zabiera wam na ciężarówkę, nie? Ale teraz to ładowanie nam trochę zajmie, słuchajcie, czasu. Wy nie myślcie, że możecie już obstawiać, ile palet, jeżeli ktoś z was nie wie, no bo jak ktoś grał, wie, no to nie psujmy może zabawy tym, którzy nie wiedzą. Tutaj w ramach zagadki chcę to zrobić, jak ktoś nie wie. Zagadka dla tych, którzy też zaczynają. Zgadujcie, widzowie, jak myślicie, ile palet z meblami, tu mówimy konkretnie o meblach, bo jakby no, każda paleta może być inna, tak? Różna.
Ile palet z meblami zapakujemy na taką lawetę? Z iloma paletami pojedziemy do marketu? Obstawiajcie, widzowie. Dobra, już się chyba powoli uczę tego wózka. To jest wszystko, widzicie, jak jeździcie różnymi sprzętami, no to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu. Ale widzę, że raczej może to by tak troszkę tutaj... Czekajcie, tak? Może tak lepiej będzie. Nie, będę miał pewność, że mi nie zjedzie. No. Dziwny wózek, że elektryczny. Nie. Kurde! Dobra, bo teraz wysiadłem. Nie miałem wysiadać. Słuchajcie, nie mogę się nauczyć, no bo te kółka, nie wiem, czy wy to widzicie, te kółka jakoś tak dziwnie. Dobra. A czemu na środku to ustawia? Halo? Ostatnio inaczej mi ustawiało na tej lawecie. Zobaczymy, jak weźmie trzeci. No właśnie, bo teraz pytanie, czy weźmie tyle palet, ile sądziłem. Zobaczcie, tu cały czas nowe palety, bo to jest przeciążone. Jakbyście tu spojrzeli, patrzcie, widzowie. Tutaj w proces produkcji macie meble z desek. To zobaczcie, desek jest na fulla tutaj ucieśli, tak? No meble już zeszły, bo meble odbieramy. No to meble już zeszły. Więc meble się produkują. Natomiast w wiejskim tartaku desek jest nadal w produkcji, nie? A tutaj desek mają za dużo. To wiecie co? To żeby im ułatwić zadanie, to może ja źle zrobiłem. Słuchajcie. Bo nadal mamy zapełnione to wszystko. Widzowie, nadal mamy zapełnione i... Dobra, ja nie muszę... Ja już wiem, w czym jest problem. Niepotrzebnie na te tylne kółka patrzę. Nie powinienem... Wiadomo, że ja wiem, że w wózkach tak to działa, ale... Niepotrzebnie na nie patrzę, powinienem patrzeć na to, jak wózek jedzie. Chyba trochę źle będzie tak. Myślę, że nie wiem, czy to tak będzie w paletę wchodziło, czy nie będzie. No, troszkę nie. Troszkę bym musiał jednak, trochę przesadziłem. Będzie problem z trafieniem w paletę. Jeszcze źle, kurde. Gdzie? To nie jest takie hop-siup, a nie będę za każdym razem obracał. A dobra, tam jeszcze mi nigdy paleta nie spadła. Kiedyś musi być pierwszy raz, nie? Widzowie. O, za daleko podjechałem. Myślałem, że tyłem obrócę i... No dobra, ja mam nadzieję, że z drugiej strony też będzie ustawiało te palety. Mam taką cichą nadzieję, widzowie, że... O, idzie noc. No nic. My sobie poradzimy, widzowie. To my sobie nie poradzimy. Oczywiście, że sobie poradzimy. Także możecie obstawiać. Wydaje mi się, że z obu stron powinno jednak wstawiać. Tak w pierwszej chwili spojrzałem. Jak myślicie, ile palet? Czy my będziemy musieli tu czekać? Jak widzę, kolejne wyjeżdżają. Także najpierw to ja muszę zdążyć to załadować. Wszystkie palety, nie? Zobaczcie, moi drodzy, ile tu jest palet. Co chwilę nowa wyjeżdża. Nie nadążam. Nie nadążam, słuchajcie, i to jest piękne, nie? Że zobaczcie, nie nadążam, widzowie. Nie nadążam kompletnie. Nie nadążam, a to zresztą tak szczerze nie musicie jakoś prosto chwytać. Bo jakby w momencie, kiedy wam to od razu pakuje samo, no to... A laweta po prostu taka jest. No z wózkiem widłowym wjeżdżałem, bo ktoś by zapytał, no dobra, ale skoro tutaj ta laweta sama pakuje, to po co? Czemu wózka nie zapakowało w taki sposób? A nie chciałem się w to bawić, jak chciałem tym wózkiem wjechać, wiecie. Chciałem poczuć, widzowie, tą radość z tego, że kupiliśmy wózek widłowy, że kupiliśmy tira po to, żeby wozić meble do marketu, słuchajcie. Gdzie po jednym kursie nam się ten zakup zwróci. Myślę, że ten kredyt może sobie tam wisieć, jeśli nie woła, znaczy woła, nie? Odsetki, ale... Dobra, stawia z dwóch stron, więc gites. Jestem ciekaw, czy zgadniecie w komentarzach, ile palet
ile palet wchodzi na taką lawetę i ile pieniędzy za to możemy dostać. A lawetą możecie to wieść, dlatego że macie pasy bezpieczeństwa i ona, zobaczcie, że ona się świetnie nadaje do... Nie wiem, czy to tak mi nie zleci, może nie. Że świetnie nadaje się do transportu tego. Jakby ktoś nie zwrócił uwagi, nie? Że naprawdę fajnie się nadaje. Zobaczcie, jest taka niskopodłogowa. Bardzo podobna do tej lawety w Eurotrucku, którą często ciągniki rolnicze woziłem. Zobaczcie, ile palet. Widzowie, no to jest niesamowite. Zobaczmy, jak tam proces produkcji, bo to trzeba obserwować. Nadal deski są w totalnym... Nie wiem, jaka jest prędkość przetwarzania tych mebli. Natomiast jak widzicie, no nie ma sensu drewna tutaj na razie dowozić, bo i tak desek nie wytworzy. Chociaż możemy tam zajrzeć w wolnej chwili, bo mamy ten komfort, że w tej chwili możemy się teleportować, nie? Chociaż nie, tam w no nie, no do tartaku możemy, bo jest nasz. Do cieśli tak samo możemy, bo jest nasza. Ale tym bardziej, że tu mamy pojazd, więc... Najpierw załadujmy palety. Zobaczcie, kolejne dają, kolejne. Czyli produkcja trwa. Może dlatego tam magazynu nie pokazuje. Słuchajcie, pewnie dlatego nie pokazuje tam magazynu, że tutaj jakby ja na bieżąco wszystko zabieram, nie? Nie wiem, jak to jest tutaj ten algorytm, jak działa ta mechanika. To tylko nadwyżkę mogę zabierać, czy jeśli by było... To jakiś, nie wiem, jest jakiś czas mi tutaj wydaje. Wiecie, no jednej palety wiadomo, żeby mi się nie opłacało wieść. Bo to nawet nie wiem, ile bym mógł na jednej palecie zarobić. Ale od razu wam mówię, że ten zarobek będzie dosyć trudny do rozgryzienia. Bo będzie na raty nam brało, nie? To tak jak nam to drewno brało do tartaku z takiej dużej lawety, to niestety bierze na raty, więc tutaj będziemy musieli może się mocno przyjrzeć. Dobra, spieszymy się, żeby nam paleta nie wyjechała, bo niestety pan Heniu, który wydaje te palety, no nie wiem, czy pijany, czy co, ale no nie patrzy, nie patrzy i nieraz mi wózek rzucił paletą, nie? Nie wiem, czy on z dachu zrzuca te palety, ten Heniu, czy co. Nieraz przydzwoniłem w paletę. Odsetki od pożyczek. No, 1000 euro odsetek, widzicie, widzowie. 1000 euro. Mało nie jest. Ale spoko, stać nas. Wiecie, gdyby nie ta... Dobra, to żeby Heniu mi paletą nie pierdzielnął, wezmę tą z końca. Słuchajcie, wiecie, koszty muszą być jakieś drobne, małe. Nic się nie stanie. O! Pamiętajcie, że największe koszty to będzie kształtowanie naszej całej... całej farmy, gdzie... Oczywiście teren będziemy robili ładny, będę chciał to jakoś fajnie tutaj, wiecie, urządzić sobie. Wiadomo, jakieś pobudować tam garaże przede wszystkim. Chciałbym, żeby każdy pojazd miał swoje miejsce. Chociaż ta ciężarówka i ten wózek widłowy, powiem wam szczerze, już na stałe będą stały tutaj pod... ojery, co ja robię? No jeszcze się nie nauczę. Słuchajcie, będą wózek widłowy i ciężarówka będą na stałe pod tym. Pod cieślą. O, już nie ma co. Dobra, nie będę od tej strony się tu pchał. Lepiej mi się jeździło, słuchajcie, tą ładowarką kołową niż tym wózkiem. Bo ten wózek jakiś taki, no... Nie. Lepiej mi się zdecydowanie ładowarką kołową jeździ. Czy to jest ta, którą też ładujemy... To jest ta, którą, słuchajcie, ładujemy tam. Ładujemy drewno. A ona... Ona kosztuje, słuchajcie, tyle samo, co... Taki wózek widłowy, więc tu nie ma różnicy.
wprawdzie żadnej wielkiej. A bo czekajcie, my nie musimy może aż tak się bawić, wystarczy może w poziomie to przesunąć. Po co się bawię? No pewnie, że tak. Trzeba sobie ułatwiać życie. Po co ja się bawię tym wózkiem, że on mi nie do końca... O! Heniu nie nadąża z paletami, bo go porobiłem. No nic, to będziemy mieli okazję, żeby w tartaku uzupełnić drewno, które stoi pod tartakiem w tej ogromnej naczepie. No dzisiaj tego nie wiem, czy już może nie zrobimy, bo chciałbym, żeby ten odcinek też nie trwał wieczność. Więc to może w następnym odcinku, słuchajcie, zrobimy sobie taki challenge, żeby tą naczepę zapełnić samemu ręcznie, nie przez żadnego autoloada, bo to tam jest dla mnie, wiecie. Tak na raz, jak wam chciałem pokazać na szybko po prostu, że wiozę, to było spoko, nie? Natomiast tak to pozbawia całą przyjemność gry, także ja tam jestem przeciwny jakimś takim modom. To jest, wiecie, no tak to każdy, za przeproszeniem, głupi się fortuny może dorobić, że wiadomo, no niby trzeba te drzewa pościnać, no ale co to za frajda, widzowie, że jedziesz sobie, kurde, wiesz, jedziesz sobie przyczepką, tą naczepą i ci sama zbiera. No nie, no właśnie największa frajda jest wtedy, kiedy musisz się pobawić tą ładowarką kołową, tam ucieka ci ta kłoda czasami. To jest, widzowie, zabawa. Nie wiem czemu, ale te kartoniki mi trochę IKEA przypominają. Czemu nie chce mi wziąć? No, wzięło, dobrze. Ajery. Nie byłbym sobą, widzowie, gdybym w coś nie przydzwonił. Także słuchajcie, no nie będę tutaj też w nieskończoność tak ładował. Pokażę wam, jak już załaduję wszystko, no bo to teraz pewnie będzie chwila takiej stagnacji. Heniu się nie wyrabia, słuchajcie, z moimi tutaj wydawaniem mi palet. A ja szybko drewno dostarczę do tartaku. Znaczy dostarczę, zrobię to z wami, widzowie, bo to akurat nie jest żadną wielką tutaj filozofią. A tak, to zobaczymy się właśnie za chwilkę, jak... Gdzie ten tartak? Tu jest tartak chyba, nie? Wiejski tartak. Odwiedź. Dobra. Stoi naczepa, nikt nie ukradł. Sprzedaj drewno. Bo pamiętajcie, że sprzedaj to nie jest sprzedane, tylko że uzupełniacie. No musi ta naczepa tu stać, no przecież jej na plecy nie wezmę. Zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda, słuchajcie, w tartaku. Uzupełnione, ale jeszcze można by coś dowieść. No ale nie jest to pilne, bo słuchajcie, i tak... jakby nie wyrabia się tartak z deskami. Jakby była opcja sprzedaży desek, tylko ja nie mam możliwości, słuchajcie, z tartaku odebrać tych desek. To od razu wam mówię. A tutaj desek też jest znowu u... Nie. Tutaj desek jest na fulla. Desek jest na fulla. To oni się z meblami trochę nie wyrabiają, nie? Także to jedyne tutaj... O! Już mebli nie ma wcale. 5 litrów mebli, czyli jeden karton chyba to jest. Nawet nie wiem, słuchajcie, jak to wygląda, bo gdybym chciał nawet te deski stąd wziąć, gdzieś zawieźć na sprzedaż, to nie mogę, nie? Dobra, widzowie, no to przenoszę się dalej, będę ładował, a my się zobaczymy, no za chwilę, tak? No jak załaduję i pokażę wam, ile kartonów dokładnie się mieści, ile palet, bo ile kartonów, no to ja nie wiem, nie? Ale ile palet weszło na naszą ciężarówkę. Także za chwilkę się, widzowie, zobaczymy. Po co ja dookoła poszedłem, to nie wiem. Zobaczcie, raptem jedna paleta raptem przybyła. Także dlatego jakby też teraz nie będę już tam wam przedłużał, bo to już teraz pójdzie mozolnie, zanim to się uzupełni. A ja może w tym czasie sobie jeszcze parę drzew zetnę. Cię przeniosę, wiecie, do siebie i... Znaczy do nas, bo to nasza... My razem to, widzowie, tworzymy, więc do nas, to nie, że do siebie. To pójdę parę drzew ściąć, a w tym czasie myślę, że tartak zdąży... Znaczy nie tartak, tylko ten cieśla zdąży mi tutaj zrobić
więcej mebli, no bo chcę jechać z pełną ciężarówką na full wypakowaną. Dobra, widzowie, to za chwileczkę się widzimy, zaraz do was wracam. No i jestem ponownie, moi drodzy, no bo zobaczcie, że znowuż zabrakło miejsca. Chociaż deski i tak w tartaku, tyle tych desek jest, że cały czas te deski są w nadmiarze. No jestem ciekaw, co jeszcze z tymi deskami można robić z tartaku. No wiórów nie sprzedamy, no bo to jakby my mamy tartak, nie, widzowie? Także tutaj i deski tak samo są na fullu, więc żeby deski schodziły, musimy się szybko przeznaczyć do... Przenieść już, co ja gadam. Jakie, no przeznaczyć też. No. Przenieść się szybko do cieśli. Także ten przyspieszony czas, jak widzicie... znowu idę. Także jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, widzowie, zobaczcie, ile tu mamy tych palet w tej chwili. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, nie wiem jak z drugiej strony. Będziemy liczyć na końcu, znaczy ja wiem ile będzie, natomiast już wam nie będę zdradzał, widzowie, musicie zgadnąć, ile palet, ile kasy. Widzicie, no jeżdżę z innymi sprzętami. Chwilę tutaj drzewa ścinałem i tam się bawiłem tą ładowarką kołową. Kurczę, nie wiem, czy czasem tu nie kupimy też ładowarki. Czy czas może przy... Może czas przystopuje, bo nie, ten wózek to nie dla mnie. On jest jakiś taki męczący. Nie wiem, ile taka paleta zasadniczo waży tutaj, ale... No może muszę się nauczyć, ale jeżdżę innymi sprzętami, jest ok, a wózek jakoś mi średnio odpowiada, widzowie. No, wiesz. Kwestia może nauki, wiadomo, ale nie narzekajmy. Nie ma czasu, słuchajcie, na narzekanie, bo tutaj oni chcą zwolnić miejsce do... Czy to w ogóle coś dało, że ja tą jedną paletę im zabrałem? Aha, czyli... Dobra, czyli musimy zobaczyć, ile jest full palet. To wtedy będziemy wiedzieli, ile to jest, jak to na litry wychodzi. Bo będzie nam łatwiej wyliczyć, widzowie, wtedy potencjalny zarobek na meblach. Myślę, że kurczę... Przydałaby się na pewno funkcja rozbudowy, moi drodzy, tartaku, tak? Żebyśmy mogli magazyny. No chyba, że mógłbym... Nie wiem, co by to dało, gdybym ja wybudował tartak... Czemu mi światło zgasło? Co by dało, jakbym wybudował ten tartak z modów, bo jest taki tartak w postaci, który możecie sobie na działce postawić. Nie wiem, czy tam... Może tam jest jakiś magazyn do desek? Czy to, że jest, to jest, bo widziałem, tylko zastanawiam się, czy to by coś dało. Czekajcie, widzowie. Tylko tak, na ten moment, ale to generalnie nam nic tu nie da. Czy ja ten czas spowolnię, czy nie, to nic nie da. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Ale czy to jest realne, tego nie wiem. Chociaż deski są bardziej u cieśli potrzebne. No bo z tartaku one się przetransportują. Dobrze, słuchajcie. To było tutaj. W trybie budowy cieśla. Zobaczcie. Bo teraz jest pytanie, moi drodzy. Czemu to ma wartość tak małą? Ej, nie, bo zaraz sprzedam. Czekajcie, budynki. Teren nie należy do ciebie. Aha, bo ja nie mam terenu. Znaczy, jak będzie trzeba, to się dokupi. Tylko to jest jakieś ogromne, co tutaj, hangary jakieś. Nie, 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 czekajcie. Mi tylko zależy na punkty skupu. Targ rolny. Pizzeria, restauracja, to tam jest jakiś supermarket rzekomy. Bar fast food. To jestem ciekaw, czy to może nam... Nie wiem, czemu tartak jest za zero, bo co? Dziwne to jest. Ale cieśli tu nie ma, a w fabrykach?
mleczarnia, młyn zbożowy, przędzalnia, cukrownia, zakład krawiecki, to będzie pewnie w fabrykach. Olejarnia, przetwórnia winogron. Wiecie, widzowie, no jestem na takim etapie, gdzie jakby blokujemy sobie cieśla. Gdzie blokujemy sobie... Tylko co mi da, że ja cieśle obok cieśli wybuduję? Tu jest drugi cieśla. Tylko inaczej wyglądający. Co da, widzowie, to, że jednego cieśle wybuduję obok drugiego? Musiałbym tu teren kupić. Tereny. Tylko czy jest jakiś teren około cieśli? Gdzie jest ten cieśla? On gdzieś... Dobra, nie wiem, gdzie ten cieśla jest. Nie, no to tam nie mogę w ogóle nic kupić. Gdzie jest cieśla? Gdzie jest ten cieśla? Tu jest chyba cieśla. 53. 429 tysięcy. O kurde, ale kogoś pogrzało. Tu jest ten teren koło cieśli. Jakbym ten teren kupił, to mógłbym sobie dobudować magazyn. A czy jest coś koło tartaku, żebym tego nie kupił czegoś? Po tartaku to w ogóle nic się nie da kupić, bo patrzcie, tutaj jesteśmy my. Tu jest chyba tartak. No to koło tartaku jest tylko pole 59, które też jest strasznie drogie. To tylko tutaj. Przy tartaku. Jeżeli tu jest tartak, ja zakładam, że jest, ale też nie mam pewności. No niby jak się jedzie, tutaj się przejeżdża przez rzeczkę, jest pierwsza droga i później jest tartak. No to by się zgadzało. No to tu jest tartak. Nie tu. To 59, nie, to tu jest tartak. I tu mamy 61, ale tak jest daleko. To by mogło być, wiecie, dobre do... A, 27, ale numer. Wszystko dookoła tartaku. Ale milion kosztuje dookoła tartaku, bo jest ogromne. No nie stać na. No ale czy tam wtedy byśmy magazyn mogli, wiecie, powiększyć, tego ja, widzowie, nie wiem, bo no nie ma takiej funkcji fabrycznej. Tutaj w tych modach, na których których patrzyłem, no to jest cieśla, no ale co mi po cieśli? Co mi po kolejnym cieśli? Niech mi ktoś powie. To jest kolejny cieśla, tak? No. Chyba, że kolejny cieśla to jest jakby kolejne miejsce na przechowywanie deski, ale z drugiej strony, czy ja bym mógł takiego cieśle postawić na swoim terenie? No mógłbym. No wiecie, no najwyżej się sprzeda, no możemy spróbować tak, że na moim terenie, który już mam, postawić sobie cieśle, tak dla jaj, żeby tylko deski przechowywało. Nie wiem. W sumie miałbym, jak, tylko że do cieśli... No właśnie, bo do cieśli drewna nie zawozimy, to bym musiał mieć znowu zakład stolarski i wtedy bym nie musiał, słuchajcie, a to by był numer niezły. Tam zakład stolarski też jest. Co ja robię? No i tak nie, będzie trzeba zmienić ten wózek. Ej, widzowie, to nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł, bo ja bym nie musiał wtedy się martwić. No nie nauczę się nigdy tego wózka. Nie, no to się nie da tym jeździć. Naprawdę. Masakra. Dobra, bierzemy tak jak leci. Wymienię wózek na ładowacz. Chociaż jakbym miał na swoim terenie, to też... No kurczę, tylko wiecie, ja docelowo, no ale to przenieść chyba zawsze można, czy tam sprzedać. Bo już wam mówię, o co mi chodzi. Zobaczmy, jak to teraz wygląda tutaj z tym nadal. A, czyli schodzi, coś tam schodzi. Tak mi się wydaje, że 100 litrów drewna to jest jakby jedna paleta. Bo ciężko jest określić, ile paleta ma tych litrów, bo to wszystko na litry. W ogóle dla mnie to jest bez sensu, bo... Ja bym wolał, słuchajcie, konkretnie, nie jakieś tam litry, bo ja rozumiem, że nie wiem, drewno się sprzedaje na metry sześcienne, rozumiem, okej, ale na przykład jak już masz deski, no to tam na metry bieżące się chyba deski sprzedaje, no ale przede wszystkim, a dlatego mi nie chciało brać, dobra,
Przede wszystkim, no to już meble, to ja bym wiedział, że na przykład wyprodukowaliśmy, kurczę, nie wiem, 20 biurek. Albo że na palecie jest 10 biurek składanych, wiecie, taka IKEA jesteśmy. 10 biurek. No to takie coś bym jeszcze rozumiał, tak? A nie jakieś tam metry, litry, sorry. Bo to jest w ogóle bez sensu te meble liczyć w jakichś litrach. Zastanowię się, widzowie, bo nie wiem, nie chcę też przeinwestować, nie? Z drugiej strony, wtedy bym tego wózka widłowego nie potrzebował, bo znaczy nie wiem, gdzie by się odbierało te meble, czy ja bym odbierał na swoim terenie. Ten cieśla właśnie działa na tej zasadzie, że tego mam, kupię drugiego. Kupię drugiego, to jakby dwa razy będzie więcej miejsca do przechowywania? Bo jeżeli tak, to wiecie, byśmy też nie blokowali produkcji desek, nie? Albo więcej, dwa razy więcej mebli by mi się produkowało. A to tak jest naprawdę tylko 60 tysięcy. To jeden porządny kurs, znaczy to jeszcze wam nie zdradzam ile. Jeszcze wam nie zdradzam ile płacą. No nie no, jeden kurs to przesadziłem, ale... Ja już wiem ile jest, ale no, jak jest zagadka była, ile dostaniemy za paletę, to nic nie mogę powiedzieć wam, widzowie. A jak widzicie, prawie mamy całą naszą zapełnioną, także zaraz będziemy jechali. Pokażę wam, gdzie to się jedzie. Jest tylko jedno miejsce niestety do sprzedaży biurek, bo też już kombinowałem, czy można swój supermarket wybudować. No niby można, ale czy to, jak to działa, no to nie wiem. Bo też tam jest w tych opcjach, w tej budowie, nie? Ale jak to działa, jak tam zrobić dojazd, nie mam, moi drodzy, pojęcia. Musiałbym to mocno przekminić. A tak teraz mi się generalnie nie chce o tym myśleć, bo wiecie, 10 rzeczy naraz to... Naprawdę nie miałem w ogóle dzisiaj w planach kolejnego odcinka, bo dzisiaj już chyba dla was piąty odcinek nagrywam. Konkretnie z farminga. Z Eurotrucka jednego tylko nagrałem, że jutro nadrobię z Eurotrucka. Od farminga też muszę sobie odpocząć, żeby mi się nie przejadł. Natomiast, moi drodzy, no bierz mi. Natomiast się zastanawiam poważnie z tym cieślą i to tylko z tego względu, że chyba by była podwójna produkcja wtedy, jak dobrze rozumiem. No bo dwa budynki, no to będzie dwa razy większa produkcja. A desek mamy i tak dwa razy więcej, tym bardziej, że jakby o deski się nie martwię, bo widzicie ile drewna jest na naszym terenie, tam wystarczy jeden porządny transport zawieźć, a z tego co widzę, to Tartak naprawdę bardzo, bardzo szybko te deski produkuje, także, ale pięknie, moi drodzy, zobaczcie, ja już wiem ile tu będzie palet, ile kasy do końca nie wiem, ale to już wiecie co, to już sprawdzimy. To już sprawdzimy. Ile kasy z tego będzie? Pamiętajcie, że znaczy, czy to było dużo pracy. No, jest ciężko też przeliczyć na pracę, no. Bo jakby dwa... Jak dobrze pamiętam, zawieźliśmy dwa tiry, znaczy dwie naczepy pełne drewna, tak, widzowie? Ale ile drzew, które i tak mi maszyna tnie tak naprawdę na kawałki, ile drzew wchodzi na taką dużą przyczepę? Ja tego nigdy nie sprawdzałem i to też jest rzecz, którą by trzeba sprawdzić. I wtedy bym, kiedy mógłbym to, widzowie, przeliczyć, mógłbym dać wam jakąś taką odpowiedź, nie? Czy, że na przykład, nie wiem, strzelam, 4 czy 5 drzew wchodzi na... No nie, no to chyba trochę więcej. No nie wiem, 10 drzew wchodzi na tą ogromną lawetę, znaczy na przyczepę, tak? A te na przykład 10 drzew daje nam 60 litrów, 60 tysięcy chyba tam było. Tysiąca. 60 tysięcy litrów drewna. A to ile nam daje litrów desek? No też pewnie coś koło tego, nie? Też pewnie coś koło tego, także... No, cieśla się nie wyrabia. Jak widzicie, widzowie, cieśla się nie wyrabia. Tylko wiecie, ja nie mam gdzie tego budynku wybudować, bo tutaj teren nie należy do mnie. Najchętniej bym cieśle obok cieśli postawił, a nie u siebie na hacjendzie, ale z drugiej strony... Tylko czy tam się same będą deski dostarczały? No dobra,
ile nam jeszcze trochę zostało miejsca. Więc jeszcze musimy poczekać. Tu się chyba miejsce, tutaj już się chyba... Nie, no ale zobaczcie. I na przykład teraz mamy wiejski tartak. Ma nadwyżkę desek. A tutaj z kolei... Aha, 19 litrów. Czyli nie wiemy. Wiemy tylko, że 5 desek daje 7 litrów jakby... Znaczy 5 litrów deski daje 7 litrów... 7 litrów mebli. Dobra. Teraz mamy 144 litry, 179. To tak szybko, słuchajcie, przybywa, że jest mi ciężko powiedzieć, ile paleta ma litrów. Nie wiem, koło 100 litrów może mieć. Tak jak mówiłem, chyba 100 litrów będzie miała paleta. Może 150, no nie wiem. Kurczę. Ciężkie jest to do zdefiniowania. No, wierz mi. Co wymyślasz? Kurczę, zastanowię się, czy nie zrobić testu i tego cieśli nie wybudować, byle gdzie. Czekajcie, widzowie, bo i tak możemy troszkę czasu przyoszczędzić, niech tam się produkuje. Powiem wam tak, gdzie my to jesteśmy? O Jezu, bo ja już się gubię w tej mapie, nie? Dobra. Odwiedź. Odwiedzam studnię wody. Słuchajcie, tylko problem polega na tym, że no co, no tu mogę od biedy i na środku wybudować, jak się uprę, no. Tu gdzie chata stała? Dobra, widzowie, no słuchajcie, jeśli się da, to ja nie widzę problemu testowo, bo ja jestem zawsze na testy chętny. Produkcja, jest cieśla. Koliduje z innym graczem. Wiecie, nie chciałbym sobie... A to nie, bo to piekarnia. Tu jest cieśla. No to takiego samego cieśle mamy. Tam. No to tutaj zróbmy innego. Jak już byśmy mieli mieć dwóch cieśli, to niech jeden ma lepszą... O. Cieśla. Tam ci koliduje, tam ci koliduje, ci dam koliduje. Tutaj, tu. Da się? Kurde, widzowie, myślicie, że to tak łatwo, co? Może tak? Co, pewnie na drewno zachodzi? Wszędzie leżą same kawałki drewna, widzowie, i... Tutaj mu z innym graczem koliduje. No nie no, tutaj na wjeździe nie no, a przy drodze też nie. Kurde, miejsca nie mamy przez te drewno, widzowie. Niby wycinka idzie pełną parą, ale... Ja to testowo chciałem, nawet żeby sprzedać, no ale musiałbym posprzątać, tu by było dobrze. Bo przejazd by był, tylko słuchajcie, bym musiał zrobić trochę porządku. Ej, tu można, widzowie. Ale... O, teraz po ciemku to sobie mogę... Tu można. A tu? Zachodzi na inny obiekt. Tutaj można. Tutaj, słuchajcie, cieśle można... Ale to próbnie przecież mamy zrobić, widzowie. Przecież my nie mamy tutaj się z tym... szczypać. Tylko my to mamy próbnie zrobić. Kto powiedział, że my mamy się z tym szczypać? I o co tu chodzi z tym cieślą? Zarządzaj punktem produkcyjnym. Ej, widzowie, no to mamy dwa razy cieśle teraz. I deski się uzupełniają, patrzcie. Deski wychodzą z tartaku. Wychodzą deski z tartaku.
Ale czekajcie, meble z drewna nie. Cieśla, meble deski, włącz. I co? I produkuje? Ej, to dobrze, to dla... No to w tym momencie to my jesteśmy widzowie bogaci. Słuchajcie, w tym momencie to my jesteśmy bogaci. Później to sobie jakoś tu zorganizujemy, nie? Tylko gdzie ja będę miał te odbiory robić? Gdzie te palety mi będą wyjeżdżały? Cholera wie, nie? Nie pamiętamy. Nie wiemy z której strony. Pewnie tu coś. Zobaczymy, widzowie. Ej, no to mi się to podoba, że ta cieśla sobie tutaj stoi. Okej. Okay. Że ta cieśla, ten cieśla, wiadomo, nie? Ale jeżeli tak, to słuchajcie, działa jak ja myślę. Chyba, że będzie tak, że jeszcze po prostu to wpłynie na ten główny obiekt. Więc na razie decyzji nie podejmujemy, tylko jeżeli, słuchajcie, oba obiekty mają mi produkować, to w takim razie będę musiał tą lawetą z wózkiem widłowym, czy jak sobie zamienię później na pewnie ładowarkę, będę musiał podjeżdżać i zawozić ten, ale to nie ma problemu, bo tam gdzie jest ten cieśla, to jest blisko mnie przecież, a tam jest zaraz ten supermarket. Także dobrze. Tylko teraz trzeba obserwować, bo ja to wziąłem testowo, słuchajcie, kupiłem. A rolnikiem miałem zostać, a zostałem biznesmenem, nie? Sprzedającym meble, kurde. Widzowie, miałem zostać rolnikiem. Oczywiście nie, no to są żarty, bo rolnikiem jak najbardziej zostanę. Będziemy dla pasji to robili, a nie dla kasy. Będziemy porównywali. Też się pewnie będę nowych rzeczy uczyć. Więc jak najbardziej mnie to nadal kręci. To nie jest, widzowie, że nie, ale zrobimy sobie ładne gospodarstwo. Ciekawe, ile jeszcze tu palet mi wejdzie. Chyba z dwie góra. No i co? I tutaj, jak to teraz dalej wygląda? Bo teraz mnie to ciekawi wszystko. Jeszcze raz. Wiejski tartak. Wiejski tartak ma mało desek w tej chwili, ale produkuje sobie deski. Jak widzicie, widzowie, produkuje wiejski tartak deski. W jakimś tam swoim tempie, tylko się wiejski tartak teraz nie wyrabia chyba z deskami. Ale drewna ubywa. Spokojnie, zaraz zawieziemy dużą tom, to będzie dobrze. I teraz tak, meble drewno jest wyłączone i ma być wyłączone, bo z czterech drzew będzie, znaczy 4 litrów drzewa będzie 5 tych, więc robimy z desek, bo z 5 litrów desek będzie 7 litrów no, mebli, tak? No i jak widzicie, tutaj się produkuje. No i jakby cieśla drugi jest, który też ma wyłączone to i ma tutaj produkcję. I ma ten ma 177 litrów, 202. A ten ma 200, czyli to są dwa osobne miejsca. One się nie kumulują, widzowie. Okej, okay, czyli to są dwa osobne miejsca. To wiecie, możemy zrobić tak, że podjechać do jednego na przemian tych cieśli po prostu... obsługiwać, jeździć. Tutaj jest laweta, na którą można zapakować wózek widłowy, więc nie ma problemu z tym, ale może będzie to ładowarka, zobaczę, że tam jakiś obciążnik da się z tyłu założyć, żeby palety nie przeważały. Wózka, jak widzę, nie przeważają, ale to ciekawe, bo mam tam przecież ładowarkę do drewna, ona ma wagę ogromną. Oj, widzowie, chyba mamy już fulla, czy nie? Nam się coś, a może przez to, że się słuchajcie, przed, nie wiem, przez to, że się teleportowałem, nam się wyłączyło to. Rozpocznij ładowanie, no bo jeszcze powinno nam wejść. Słuchajcie, jeszcze powinno nam wejść. Jeszcze powinno nam wejść. Tu jakiś wózek widłowy stoi, taki widłak, ale jego obsługiwać nie można. A szkoda, bo ręcznie też bym się pobawił. Czyli pewnie u drugiego cieśli będzie ten. No i co, ja mam źle paletę chwycono mi to dlatego, czy co? Widzowie, coś tu się... Albo się coś zbugowało, ale to nie ma znaczenia. Przecież to powinno mi wziąć tą paletę jeszcze. Serio? Ostatnio było inaczej. Oszustwo. Dwie palety mnie oszukali. Banda decydentów polskich.
A tam już palety kolejne wyjeżdżają od cieśli. Staliśmy, widzowie, producentem mebli. No niesamowita sprawa, nie? Kto by to przypuszczał? Że zostaniemy takim, no, dosyć perfidnym, w pozytywnym słowa znaczeniu, producentem. No musi wziąć. No przecież tam jest jeszcze. O, no właśnie. Czyli coś się tam... Jeszcze jedna paleta spokojnie, ale myślę, że jeszcze chyba cztery poza tą jedną. Więc jeszcze mamy możliwość przyjrzenia się w tym czasie temu drugiemu cieśli. A tartak? Nie wiem, czy jest sens. Nie, no tartak, słuchajcie, skoro tak szybko robi, to nie ma sensu tartaku kolejnego kupować. Ja bym tu się bardziej zastanowił nad takimi rzeczami typu piekarnia, czy jakieś tam inne. Ale to zobaczymy. My to musimy, słuchajcie, sobie tak fajnie zrobić, żeby podbić imperium, żeby miasto należało do nas, widzowie. Ale wiadomo, że nasza hacjenda też jest ważna, także pierwsza udana inwestycja. Chociaż postawimy fajny dom. Posadzimy drzewka, bo wiecie, no tutaj jakby nie patrzeć, drzewa wycinamy, więc... Jeszcze jedna na pewno musi wejść. No weszła. Aha, dobra. To jeszcze cztery. Jeszcze cztery, ale tu... Co tu jest? Tam jest dziura. Co to? Tu się coś popsuło. To na dwie palety mnie oszukali. Jeszcze tam dwie palety powinny wejść. No może na później zostawili. Dobrze. To słuchajcie. To my się będziemy widzieli, jak już załaduję całego tego... całą ciężarówkę, bo myślę, że tutaj się gapić to nie ma sensu, ale odwiedzimy sobie tego cieśle. Którego wybudowaliśmy i zobaczymy, czy tu gdzieś palety jakieś pojechały. Tutaj jest jakieś... O tym nie będziemy palet wozić, bo to bez przesady akurat się to nie nadaje. Chociaż pasy bezpieczeństwa są, no ale... No nie, tu na razie palet nie ma, bo... 14 tysięcy... O, patrzcie, są palety. O kurde, widzowie. O kurde. Ale się rozkręca biznes. Zaraz się okaże, że nam brakuje drewna. Dobra, słuchajcie. Robimy pauzę na chwileczkę, widzowie. Na sekundkę robimy pauzę i widzimy się, jak załaduje to już na pula. No nie, drewna na razie jest 50 tysięcy litrów ponad, także jeden tir przyjedzie i będzie full. Zaraz to zresztą zrobię po nagrywaniu tego odcinka. Dobrze, widzowie, zaraz się widzimy już z pełną naczepą palet. Pokażę wam, ile to jest palet. Zawieziemy ten towar i zobaczymy, ile zarobimy. Widzowie, ostatnia paleta. Jedziemy. Będziemy sprzedać. Mam nadzieję, że mnie nie oszukają. Jak jest zapchany? Przepraszam bardzo. Tutaj jest miejsce na jedną paletę. Oszukali mnie na jedną paletę. Nawet na dwie bym powiedział. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jest dziura. Jak jest zapchany. Źle mi zapakowali. No dobra, trudno. Odstawmy tą paletę, gdzie stała. Ale... Która jakoś inaczej mi pakowało. Nie wiem, może ten wózek widłowy. Nie wiem. Już nie będę wnikał. Odstawmy. Wózek sobie przesuniemy i jedziemy sprzedać. Widzowie, nie będziemy wnikać tam, olać to. Dobra. Przesiadamy się. Miałem wam pokazać, ile palet. Skoczymy na górę. Zobaczcie, widzowie. Więc tak, tam są cztery. Tutaj teoretycznie też by był. Tutaj ogólnie jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak? Osiem jeszcze dla pewności. Czyli dziewięć, dziesięć. No, dziesięć jest w rzędzie. Razy dwa, dwadzieścia, czyli łącznie jest 40 palet. No, teraz mamy dwie palety mniej, czyli mamy 38 palet, bo tak jakoś dziwnie mi zapakowało. Natomiast normalnie, słuchajcie, wchodzi na tą oto magiczną ciężarówkę. Zapniemy pasy i jedziemy, widzowie. Na tą magiczną ciężarówkę wchodzi właśnie 40 palet. Idziemy sprzedać. Ciekawe, ile zarobimy. Sami ocenicie, czy było warto tak się pchać w kredyty, czy nie. Jedziemy na długi. Wiecie, ważna misja. Także wychodzi na to, wniosek taki, że ten drugi cieśla... ja się jakby eksperymentowałem z tym budynkiem z moda, tego cieśli, który kosztuje 40 tysięcy mniej niż ten cieśla taki lokalny.
Natomiast mi to nie działało i teraz wiem dlaczego, no bo nie miałem kupionego tartaku. Moi drodzy, co za tym idzie, nie miałem desek, a nie wiedziałem, jak te deski do cieśli dostarczyć. No ta sama historia. Więc okej, okay. Ale mogą być dwie cieśle. Przypuszczam, że może być ich nieskończona ilość, tylko kto by to tak urobił. Znaczy wiecie, możemy zawsze zlecać pracownikowi prawdopodobnie takie tutaj zlecenia. A, 38 tysięcy litrów, a normalnie byśmy mieli 40, a chyba, że kupiłem inną lawetę? Nie wiem, widzowie. Może być tak, że kupiłem inną lawetę przez pomyłkę. Bo, czyli jakby ilość kartonów, no bo 40 kartonów, no to słuchajcie, 38 jest kartonów, a to jest 38 tysięcy litrów, no to łatwo wyliczyć, że w kartonie jest 1000 litrów. Tak jak przypuszczałem. Czyli 1000 litrów jest w jednym kartonie. Czyli za jeden karton dostaniemy, widzowie, tam około 5000 euro. No to tak łatwo policzyć. Jeżeli byłoby ich 40, no to byśmy mieli 200 tysięcy. No, a że jest mniej, no to dostaniemy trochę... Nie, czekajcie, czy ja już dobrze liczę? Nie, źle liczę. Bo 10 to jest... Tu jeszcze, tu już też kartony stoją. Słuchajcie, jedziemy to sprzedać tutaj. Tutaj jedziemy sprzedać do marketu, tylko że zobaczycie, że to będzie się sprzedawało niestety na raty. Więc warto tam nie robić parkowania jak w Eurotrucku. Starać się. Nie warto tutaj. Tu po prostu zwiedźcie byle jak. Żeby wam to zdejmowało, żebyście mogli wymanewrować, bo zobaczcie, to jest taki teren, ja sobie wjadę przodem. Jadę sobie przodem i żeby mi to zabierało stopniowo. O kurde, teraz, ale mamy nie farta, widzowie. Bo ja tej palety chyba tam nie podepchnę. Może jakbym się uparł, ciężarówką bym ją przepchnął. Czekajcie. Będzie problem, Houston, mamy problem. Dobra, ciężarówką ją powinienem przepchnąć. To nie mamy wyjścia. Pierwsza, aha. Żebym jeszcze przepchnął ciężarówką, to ona nie może być taka długa. Kurde, nie, no widzowie, nie. Kurde. Dobra, uda się. Chyba, mam nadzieję, że się uda. Łoś, jak ładnie ją obróciłem. Tylko, że to nie obracanie mi chodziło, nie? Wiecie, Yuken zawsze musi coś odwalić. No, zachciało mi się odpinać pasy bezpieczeństwa. Dobra, powoli pchamy. No, nie pchamy. Bo zaraz tu przyjadę. Dobra, widzowie, to jest koło mojej chaty. Zaraz tu przyjadę czymś i to przepchnę. Tym moim ładowarką moją. Z koło mojej chaty ja się nie będę tu szczypał. Trzeba tak jakoś wjechać, kurczę, bo ten... Ten punkt jest taki dosyć... Czekajcie. A, czyli to mi sama automatycznie. Dobra, i widzicie? Zobaczcie, moi drodzy. Patrzcie, dobrze, że się da z tyłu światło zapalić. Aha. Coś tutaj jest. Tutaj akurat mi coś mocno nie wyszło z tym pakowaniem, bo... Mocno, widzowie, coś z tym pakowaniem. Tutaj jest nieryn, bo... Zobaczcie, te palety się zupełnie... To jest. Czemu tak dziwnie? Aha, że niby ktoś to rozładowuje. No dobra, ale czemu mi przewrócili paletę i co ja mam zrobić teraz? Oj, widzowie, muszę iść do chaty. Znaczy tu. Czekajcie, gdzie ja tu jestem. Tutaj. Proszę bardzo. Wsiądź do pojazdu. Wsiąść do pojazdu nie byle jakiego, widzowie.
ten pojazd do zadań specjalnych poradzi sobie ze wszystkim. Tylko tu... A, czekajcie, bo źle zawracam. Tu mam wrażenie, że trochę czasem się lagi robią. Odkąd się bawiłem tym kształtowaniem terenu. Ile mamy kasy? 325. No ale to już było przewidziane, ile dostaniemy. Czyli generalnie, powiedzmy, że te ale wyskoczy. 200 tysięcy, czyli łatwo wyliczyć, widzowie, że niejako zwrócił nam się zakup tej ciężarówki do transportu palet. A zobaczcie, jak tu mamy blisko. To był dobry pomysł tym cieślom, czyli my tak naprawdę możemy dwa budynki cieśli postawić obok siebie tu i zaraz będziemy mieli blisko do dowozu na miejsce, a nie, kurczę, tam tak daleko tego cieśle. Po co nam tak daleko cieśla? Do niczego nam ten cieśla, słuchajcie, jest niepotrzebny. Tylko teraz mamy zadanie bojowe, moi drodzy. Jest trochę za duże chyba na tą paletę, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy tak ją chwycimy, żeby to jeszcze coś było widać. Chyba, że tylko ją przesunąć tym. Jej na szczęście obracać nie trzeba. Poczekajcie, tą wystarczy przesunąć. Ale dokąd? Z którego miejsca? Ja musiał tak ciężarówką stamtąd wyjechać. Przy okazji się dowiemy, ile za paletę płacą. No to około 5000 pewnie będzie. Bo ile może być, jeżeli... jeżeli jest 1000 litrów w jednej palecie, no to... O, widzicie, rozładowują. Okej, okay, teraz mamy zadanie najważniejsze, obrócić te palety. Mi gałgany wywaliły. Nie będzie akurat aż tak proste. Ale spróbujemy. Byle ją po prostu obrócić. Tymi szczypcami nie ma jej co. Tak. I co mi to da? Nic mi to nie da. Ale ładnie, widzowie, wyszło. Nie, no jestem geniuszem, słuchajcie. Szczęśliwe zakończenie na koniec odcinka. Zobaczcie, jak ładnie to zrobiłem. No nie, już chyba lepiej się nie dało. Słuchajcie, musimy to tak. No nie chcą tej palety, bo była... Pierwszy raz taką sytuację mam. Nie mówcie, że ta paleta... coś tu jest może zbugowane, bo... O, jest. Tutaj trzeba podsumować. Dobra. Wzięli. Wiecie, no 5000... Słuchajcie, trochę się napracowałem. Nie ma co dziwić, widzowie, że ja tutaj tak... nie macham na to ręką, bo... trochę się napracowałem, słuchajcie, z tym wszystkim. Więc wiecie, no nie będę tutaj teraz strat ponosił, a to zrobimy w inny sposób. Dlatego mi się te cudeńko bardzo podoba. Zobaczcie, widzowie, co zrobimy. Robimy takie machnią, od którego byście się nie spodziewali. Nawet zrobię wam, na ile się da, zbliżenie. Nieważne, że zostawili tam jeden karton czy dwa, nieważne. To nie ma, widzowie, znaczenia.
Okej. Widzicie? Taki cwany Yuken. Tadam. Tego by się nikt z was pewnie nie spodziewał, że ja taki tutaj cwany jest. Także ta maszyna naprawdę jest fajna, więc też chyba myślę, że teraz doskonale rozumiecie, dlaczego dlaczego średnio z tego wózka widłowego jestem zadowolony. No bo ta maszyna jest tak kapitalna, tak świetna. Zobaczcie. Aha, tutaj spieprzyłem. Tu akurat spieprzyłem, bo mogłem jedną rzecz mogłem obrócić. Hejcie. Hejcie, bo to chodzi o inną rzecz. Chciałem zrobić coś takiego. Sami biorą. Dobra. Już dalej nie muszę. Tyk. Pięknie. 5100 dostaliśmy, widzowie, za sprzęcior. Także nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami już żegnać. Długi odcinek kolejny, ale jak widzicie, no tutaj nie da się nagrać krótko, jeśli chcę wam wszystko przekazać. Natomiast plan jest, moi drodzy, taki, że ja wam nagram taką pigułkę właśnie o tym zarabianiu na drewnie. Już myślę, że skoro się tego nauczyłem, to śmiało mogę wam nagrać i będzie to zawsze odwołanie na podstawie odcinków. Jak ktoś będzie chciał sobie obejrzeć odcinek, to sobie po prostu obejrzy. I a zresztą tu nawet mogę wysiąść. Także myślę, że, moi drodzy, to jest plan, że tak powiem, doskonały. Jo! Patrzcie, jak biegnie. Plan, myślę, że doskonały, tak zrobimy i będzie git. No nic, to z tej ciężarówki w takim razie się z wami, moi drodzy, żegnam. Jeśli się podobało, drogi widzu, zostaw, proszę cię, bardzo o łapkę w górę, komentarz pod filmem, bo to zawsze zwiększa zasięgi, ale też mnie motywuje do nagrywania kolejnych filmików. Dzisiaj to już mi głowa pęka, bo już nagrywam chyba, jeśli dobrze pamiętam, no chyba koło 5. odcinka. Dobra, na razie sobie tu zaparkujemy roboczo. Man nam się nie zaryje, nic się tutaj nie stanie, a my idziemy, słuchajcie, działać, bo mnie robota tutaj czeka. Aha, tutaj mamy to do... To ja pojadę, dobra. To już wiem, co mam zrobić, także trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Cześć!